Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Kacper Juroszek po życiowym wyniku w letnim Grand Prix i siódme miejsce, no muszę przyznać, że musiałem to weryfikować. Gdzie ta życiówka była? Jakaś taka czołowa dziesiątka mi się kojarzyła. To było dziewiąte miejsce w Hinzenbach, teraz jest siódme miejsce. Zupełnie inne, bo zupełnie inna obsada, zupełnie inne miejsce, ale to jest pewnie ważny punkt na mapie twojej kariery. Na pewno daje taki duży zastrzyk motywacji, że faktycznie ta praca przynosi te efekty. Wiadomo, że obsada, jak to w Rasznowie zawsze bywa, że no nie była najwyższa, natomiast ja tam byłem, innych tam nie było i myślę, że tam skakałem naprawdę dobre skoki, więc jestem z tego zadowolony. No tak, ty musiałeś robić swoje przez 3 dni. Jak ta robota tobie wychodziła dzień po dniu? Piątek dosyć kulawo to szło. Były problemy z pozycją, natomiast już na pierwszy konkurs na sobotę poprawiliśmy tą pozycję. Pojawiła się aktywność, więc automatycznie te skoki były lepsze, dużo lepsze myślę technicznie. I w niedzielę tak samo funkcjonowało to dość dobrze. Tutaj inni zawodnicy, chociażby Kuba Wolny, mówili mi o tym, że takie muldy, takie nierówności tam na rozbiegu przysparzały problemy. Ty też to odczuwałeś? To jest coś, czego nie było kiedyś na tej skoczni? Bo no trochę ta skocznia ma już lat. Tak, ma już trochę lat i nie jest to wiadomo jak wielka krokiew w Zakopanem, że jedzie się trochę jak po stole. Natomiast no, jeżeli się ma dobrze ustawioną pozycję, to takie muldy nie powinny robić większego wrażenia na zawodniku, natomiast tak, no były odczuwalne. Siódme miejsce w niedzielę, najlepsze w karierze, jako się rzekło, ale no nie dam sobie nic odciąć, bo szkoda palców, ale wydaje mi się, że miałeś chrapkę na trochę więcej. Tak, szczególnie jedna z próbnych serii pokazała mi, że naprawdę stać mnie na dobry wynik i jest pewien niedosyt, bo wiem, że było mnie tam stać na dużo lepsze miejsce, również lepsze skoki, natomiast na ten moment przygotowań i szczególnie po ostatnich zawodach, gdzie w Wiśle no, miałem duże problemy z pozycją, myślę, że ten wynik jest naprawdę okej. Z powrotem na równą, prostą drogę wyjechałeś z tej Rumunii po Wiśle, która trochę znaków zapytania zasiała, czy tak nie było? Myślę, że troszkę tak. Gdy doszliśmy do pewnych... Myślę, że po prostu pozycja zaczęła troszkę lepiej działać, aktywność się znalazła i po prostu musieliśmy troszkę podnieść tą pozycję i myślę, że do tego będziemy dalej dążyć, żeby po prostu mieć dobrą pozycję. Życiówka w letnim Grand Prix, życiówka w Pucharze Świata, skocznia w Rasznowie jest dla ciebie wyjątkowa, czy to jest wypadkowa tego, że przeważnie ta obsada tam nie dowodzi tak za szczególnie? Na pewno, że obsada tam zawsze jest... nie ma co ukrywać, że słaba, ale sama skocznia też bardzo, bardzo mi odpowiada, szczególnie, że jest to mniejszy obiekt i na których się czuję naprawdę bardzo dobrze. Tak. Czy coś ciebie zaskoczyło, bo my przecieramy czasami oczy ze zdumienia, widząc wyniki takich zawodów i zerkamy, a tam na przykład taki zawodnik jak Ari Repelin z Francji sadzi na sam dół, gdzieś tam po 97 metrów, wielu innych także sobie doskonale radziło. Wy zerkacie na te egzotyki poboczne, czy jak koń klapki na oczy? Nie no, obserwujesz te wyniki, mega fajnie, widać mega duży progres u chociażby Amerykanów czy Francuzów. I naprawdę wyniki, które robili, no, były bardzo dobre. A ty się cieszysz na myśl, kiedy jedziesz na skocznię normalną, bo to jest twoje poletko, twój parkiet jako dla tancerza, czy to nie ma aż takiego dużego znaczenia, że to tam się czujesz najlepiej? Nie ma jakiegoś dużego znaczenia. No, tak naprawdę wiadomo, że na większych skoczniach lot jest dużo ważniejszy niż na tych mniejszych. Natomiast i lubię te duże skocznie i te małe skocznie. Na tych dużych sobie troszkę słabiej radzę, ale no myślę, że to się zmieni.
Jakie były te informacje zwrotne od trenerów na miejscu? Był z wami Maciej Maciusiak, Tomasz Turnbichler śledził to wszystko zdalnie. Jak oni twoje skoki oceniali? Przede wszystkim piątek był bardzo pracowity, bo trzeba było poprawić tą pozycję. Jeździłem zbyt nisko. Głównie chodziło o to, żeby troszkę podnieść tą pozycję i troszkę nawet przyryzykować z aktywnością. Jak się ryzykuje z aktywnością? Weź to nam wytłumacz na polski język. Jakby ktoś cię popchnął do przodu i musisz, nie wiem, bronić się przed... Nie możesz się bronić przed upadkiem. O! Jakby ktoś mnie popchnął do przodu, to bym pomyślał, że ten ktoś ma złe zamiary. Tak. Kacper, teraz jeszcze letnie Grand Prix przed nami, potem Mistrzostwa Kraju. Intensywnie na razie, takie mocne, mocne przetarcie przed zimą. No tak, dokładnie. Cieszę się, że jakby cały letni Grand Prix udało mi się jak na razie przejechać. Myślę, że jest to fajny sprawdzian przed zimą. Ja muszę zapytać o waszą logistykę, bo nie po raz pierwszy zaraz po zawodach wsiadacie do busa, niekiedy do samolotu, tak było chociażby wczoraj. O której przyjechałeś do domu? Chyba jakoś 5:40. 5:40 i wtedy pytanie trzeba sobie zadać, idzie się spać, je się śniadanie, czy co się robi? Wtedy to się po prostu rzuca torbami, szybko ogarnąć i do spanka. I do spanka, ile możecie sobie pospać? No bo nowy tydzień, nowy cykl treningowy, tak? Nowy tydzień się zaczyna. Nie ma tak, że macie 3 dni na odespanie i na odpoczynek. Dzisiaj mamy taki luźniejszy dzień. Jutro troszkę pracy w domu, trening w domu. Natomiast już od środy trening i w czwartek kolejny wyjazd. W czwartek kolejny wyjazd. Dobra, nie zajmuję w takim razie. Odpoczywaj, bo wiem, że po takiej nieprzespanej nocy to trochę taki tryb zombie się włącza. Łap energię, łap oddech. Ciesz się chwilą w domu. Pozdrów swojego kota, bo wiem, że masz kota. No i tak. Wszystkiego. Super, dzięki bardzo.